Kolejnym z wielkich dzieł Martina Scorsese jest Casino, film z 1995 roku. Podobnie jak Chłopcy z Ferajny, scenariusz do filmu został napisany przy współpracy z pisarzem Nicolasem Pileggi. Tym razem na ekrany kin przeniesiono historię opisaną w jego książce Miłość i honor w Las Vegas. Jest ona biografią Franka Rosenthala, geniusza z branży hazardowej. W filmie w jego postać wcielił się Robert De Niro, występując jako sam Ace Rothstein. Frank Lefty Rosenthal urodził się 12 czerwca 1929 roku w Chicago. Od najmłodszych lat interesował się zakładami bukmacherskimi. Często opuszczał zajęcia w szkole, aby oglądać na żywo zawody sportowe. W latach 50. zaczął współpracować z chicagowską mafią, która zatrudniała go jako eksperta od zakładów. W Cicero prowadził wówczas największe w Stanach Zjednoczonych biuro zakładów bukmacherskich. Przestępcy w tamtym czasie współpracowali z przekupnymi sportowcami, aby ustawiać wyniki zawodów. Kiedy przekręty zaczęły wychodzić na jaw, Rosenthal uciekł do Miami, aby uniknąć odpowiedzialności i odzyskać reputację. W 1961 roku został oskarżony o ustawianie meczów i wezwany do stawienia się przed Komisją do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Hazardu. Podczas przesłuchania 37 razy powołał się na tzw. piątą poprawkę, odmawiając składania zeznań. W związku z hazardem i ustawianiem wyników, zatrzymywany i wzywany do składania wyjaśnień był wielokrotnie. FBI, które zaczęło mu się poważnie przyglądać, doszukało się jego szerokich koneksji w świecie zorganizowanej przestępczości i podejrzewało go o liczne przestępstwa. Rosenthal postanowił ponownie zniknąć z oczu władzom i przeniósł się w 1968 roku, tym razem do Las Vegas. Prowadził tam potajemnie dla chicagowskiej mafii cztery największe kasyna w stanie Nevada. Wprowadził tam wiele unowocześnień, między innymi stacjonarne punkty zakładów bukmacherskich, które dotychczas odbywały się głównie na trybunach stadionów. Tym samym umożliwił graczom obstawianie w jednym miejscu wyników zawodów wielu różnych dyscyplin. Wprowadził także innowacje dotyczące samych kasyn. Zamienił krupierów przy blackjacku na atrakcyjne krupierki, podwajając tym samym przychody kasyn. Prowadził także telewizyjny program Frank Rosenthal Show, do którego zapraszał największe gwiazdy ówczesnej popkultury. W 1976 roku ponownie zaczęły się jego problemy z prawem. Władze odkryły, że prowadzi kasyna bez odpowiedniej licencji i znów został wezwany do złożenia wyjaśnień. Gangster poprosił o wydanie owej licencji, jednak podanie odrzucono ze względu na jego przeszłość i znajomość z mafiozem Tonym Spilotro. W 1969 roku Rosenthal poślubił amerykańską modelkę i tancerkę Jerry McGee, z którą miał dwójkę dzieci. Małżeństwo jednak zakończyło się rozwodem, a Frank o rozpad związku oskarżył swoją partnerkę. Twierdził, że ta kobieta nie potrafiła żyć w stabilnym związku, a ponadto nadużywała alkoholu i narkotyków. W filmie doskonale jej sylwetkę przedstawiła Sharon Stone, występując jako Ginger. Jerry McGee zmarła w listopadzie 1982 roku w motelu w Los Angeles. Powodem jej śmierci było przedawkowanie narkotyków. W październiku tego samego roku przeprowadzono zamach na Rosenthala. Podłożono bombę pod jego samochodem, która eksplodowała po odpaleniu silnika. Mężczyzna przeżył, bo Cadillac Eldorado z 1981 roku, który niedawno zakupił, miał dołożoną grubą stalową płytę pod siedzeniem kierowcy, mającą wyważyć pojazd. Ten dodatkowy element podwozia zniwelował efekt eksplozji. O dokonanie zamachu nikogo oficjalnie nie oskarżono, jednak główne podejrzenia padły na Franka Balistrieri, zwanego szalonym bomberem. Gangster obwiniał Rosenthala o popsucie interesów jego gangu w Las Vegas. Inna wersja zakładała, że zrobił to jego były kompan, Tony Spilotro, który wdał się w romans z jego żoną.
Brano też pod uwagę, że zamachu mogli dopuścić się znajomi Jerry McGee, należący do gangu motocyklowego. Rosenthal pół roku po tych wydarzeniach przeniósł się do Laguna Niguel w Kalifornii, gdzie zajął się wychowywaniem dzieci. W 1987 roku trafił do tzw. czarnej księgi, czyli listy osób, które nie mogły przekroczyć progu żadnego z kasyn w stanie Nevada. Przeprowadził się ponownie na Florydę, a finalnie osiadł w Miami Beach. Tam też prowadził kasyno online i pracował jako doradca do spraw zakładów sportowych dla zagranicznych firm. Po obejrzeniu filmu stwierdził, że rola, jaką odegrał Robert De Niro, odpowiada w 70% rzeczywistości. Nie chciał jednak komentować roli granej przez Sharon Stone, gdyż jak powiedział, temat jego żony jest dla niego zbyt bolesny. Zmarł 13 października 2008 roku na zawał serca. Miał 79 lat. Kompanem filmowego Asa Rothsteina był niejaki Nicky Santoro, którego zagrał Joe Pesci. Ta postać z kolei nawiązywała do osoby Antonego Spilotro, znanego jako Tough Tony i Tony The End, członka chicagowskiej mafii. Jego ojciec, Pasquale Pazzi Spilotro, wyemigrował z południowych Włoch i przybył do Stanów Zjednoczonych w 1914 roku. Antony urodził się w 1938 roku w Chicago. Wraz z czterema braćmi już w młodości zaczął popełniać przestępstwa. W 1963 roku w wieku 25 lat został przyjęty w szeregi mafii, stając się jednocześnie członkiem osławionego gangu Outfit. Dołączył wówczas do ekipy Sama De Stefano, zwanego Szalonym Samem. Biznesem, jakim miał zajmować się w mafijnej rodzinie, były zakłady bukmacherskie. Spilotro jednak, poważnie zamieszany w zabójstwa i obserwowany przez policję, postanowił uciec z Chicago. Szefowie Outfit wydelegowali go w 1971 roku do Las Vegas, gdzie miał mieć na oku prowadzącego kasyna Franka Rosenthala, przyjaciela Spilotro z dzieciństwa. W 1976 roku Tony The End stworzył własną ekipę, z którą dokonywał licznych napadów rabunkowych. Jego grupę nazwano Hole in the Wall Gang. Nazwa ta wzięła się z tego, iż przestępcy do zakładów jubilerskich, bogatych domów czy sklepów dostawali się często przez dziurę w ścianie czy suficie. Siedzibą gangu był sklep jubilerski Golden Rush, którego Spilotro był cichym właścicielem. 4 lipca 1981 roku gang dokonał nieudanego napadu, w wyniku którego aresztowano 6 członków Hole in the Wall Gang. Nastał wówczas ciężki okres dla Spilotro. Pod koniec lat 70. trafił na czarną listę komisji kasyn w Nevadzie, a romansując z żoną Rosenthala, zniszczył ich przyjaźń oraz naraził się starym bosom. Na dodatek jego człowiek Frank Culotta poszedł na współpracę z organami ścigania. Na podstawie jego zeznań Spilotro w 1983 roku usłyszał zarzuty dokonania zabójstwa i wymuszenia haraczy. Jednak wówczas nie udało mu się niczego udowodnić. Został uniewinniony. Culotta podczas kręcenia filmu pojawił się tam jako doradca techniczny oraz w jednej z małych ról, występując jako Curly, jeden z zabójców Andy'ego Stone'a. Tony Spilotro został zabity w czerwcu 1986 roku w piwnicy budynku wraz z jego bratem Michaelem. Mężczyznę zwabiono do pomieszczenia pod pretekstem przyjęcia Michaela do mafii. Przed śmiercią obaj zostali brutalnie pobici. Ich ciała zakopano na terenie potężnego rezerwatu. Grób przypadkowo odkrył rolnik, który, widząc rozkopaną ziemię, zawiadomił policję, sądząc, że kłusownicy zakopali w niej resztki upolowanej zwierzyny. Spilotro zginął, bo ponownie zaczął zwracać na siebie niepożądaną uwagę policji i mediów. Zlecał również zabójstwa bez zgody swoich bossów. Jego romans z Jerry Rosenthal także bardzo im się nie spodobał. Tony The End podejrzewany był co najmniej o 22 zabójstwa. Jednego z nich, dotyczące przestępcy Billa McCurry'ego, zostało szczegółowo przedstawione w filmie.
gangster przed śmiercią był przez długi czas torturowany, a jego głowę ściskano w imadle, aż wypłynęło mu oko. Spilotro miał później powiedzieć, że McCarthy był największym twardzielem, jakiego spotkał. W filmie przemianowano go na Tonego Dogsa. Spilotro podejrzewano również o zamach na Franka Rosenthala. Nigdy jednak nie ustalono, kto rzeczywiście stał za podłożeniem bomby pod jego samochodem. Joe Pesci, w odróżnieniu od chłopców z Ferajny, tym razem bardzo przypominał odgrywaną postać. Mężczyźni byli bardzo podobni fizycznie. Obaj mieli też około 160 cm wzrostu. Zapraszam Cię na stronę onlinemafia.pl, gdzie codziennie znajdziesz nowe informacje ze świata mafii i przestępczości zorganizowanej.